Teraz słuchajcie, to sobie mieszam w ten oto sposób. Tak na ostro, rzekłabym. I po prostu nakładam na twarz. Tutaj mam jakąś niedoskonałość. To sobie od razu zaklepię. Tu jest ciemniejsza ciapa i to jest w ogóle wakacje, opalenizna i te sprawy. Mówiłam Wam, że o precyzji tu nie ma mowy. Widzicie to, tak? Ja nie jestem zdyscyplinowana, to chociaż brwi mam zdyscyplinowane. Jak macie problemy z przesusonymi ustami, to polecam. Izabelę Nowską. Cześć Za. Cześć Bartuś. Słuchaj, przed Tobą zadanie specjalne. Musisz z mojego makijażu zrobić swój makijaż. Czyli robimy coś wieczorowego, coś ciemniejszego na wyjście? Tak, chodzi o to, że dziewczyna po całym dniu biegania w takim make-upie wieczorem musi szybko się przeobrazić na wersję, nie wiem, bardziej wieczorową, bardziej sexy, po prostu inaczej. Wyjścia, randka, okej. Randka, bar, kino, bambino. Czyli po prostu z mojego makijażu na pięknie. Co można zrobić jakby nie zmywając tego, czyli zakładamy, że po prostu jest mało czasu. Ładnie przygotowałaś sobie całą bazę, jakby skórę, więc nie musimy tego zmywać, jedynie... Jak po całym dniu ona będzie zmęczona, to co zrobić? To jest właśnie super produkt, który pokazałaś, ta mgiełka odświeżająca. Po całym dniu mamy już, wiadomo, że nakładamy podkład. Jeżeli chcemy go przekształcić, to zacząć od tego, żeby jakby zmiękczyć sobie te wszystkie pudrowe kosmetyki i po prostu spsikać taką nabliżającą mgiełką całą twarz. I dać chwilę temu. Żeby popracowało. Tak. Czy Ty jeszcze będziesz coś robił jakąś taką gąbeczką, podkład czy coś, czy nie będziesz już doklepywał? Nie, gąbeczką nie. Wezmę sobie taki malutki pędzelek i korektor mocniej kryjący i tam, gdzie nam ewentualnie coś przebija w ciągu dnia, coś nam się starło, to po prostu delikatnie sobie dołożę w te miejsca, w które potrzebuję. Nie będę już kolejnej warstwy nakładał na całą twarz. Okej. Żeby nie robić maski. Tak. Mieszam sobie dwa kolory, żeby idealnie dopasować do Twojego koloru skóry. Czy to jest za produkt? Korektor Full Cover, Makeup Forever. Ale to jest taki produkt, którego nie wolno nakładać na całą twarz, Na pewno nie pod oczy. On jest stworzony, ten szczególnie do właśnie jakichś niedoskonałości. On ma w sobie kwas glikolowy, który dodatkowo nam je jeszcze zalecza. Ale super. Nie dość, że kryje, to jeszcze nam je podlecza. I takim pędzelkiem, jak do cieni, do blendowania, ale z łosia syntetycznego, mieszam sobie w tym korektorze, nakładam go na pędzel delikatnie i w te miejsca, które chcę jeszcze dodatkowo przykryć, wciskam po prostu ten produkt. Dzięki temu, że właśnie spsikaliśmy sobie tą twarz mgiełką, ten produkt się fajnie nam aplikuje, nie robi tak zwanego ciastka na twarzy, nie waży się nam. Co to jest ciastko na twarzy? Zważony, dokładanie po prostu tych produktów na suche. Nie, baking też nam może zrobić ten efekt ciastka. Jak sama nazwa wskazuje. Ale ogólnie efekt ciastka jest, czyli zły, tak? Tak. Okej. Czyli bez ciastek. Staram się go unikać. Dobra, ciastka jemy, ciastek nie robimy na twarzy. Okej. Kiedy już mamy poprawioną skórę, możemy sobie jeszcze delikatnie dołożyć korektora pod oko. Zmieniamy pędzel, żeby nie był brudny od tego korektora ciężkiego, żeby on się nie znalazł nam pod okiem. Nie można palcem? Można, Ty sama sobie możesz to zrobić palcem, ja wolę użyć pędzelka. Będzie też precyzyjniej dla mnie. Tym się różni amator od zawodowca. I tak samo, pędzelek do blendowania oka, popatrzymy w górę i szczególnie tutaj kącik wewnętrzny, przepraszam, bo tutaj zaczynają nam się największe zasinienia. Myślałam, że zmarszczki. Nie, zmarszczki na zewnętrznym, a tu zasinienia. Tak. Piękno kobiet. Okej, i mamy już od razu takie odświeżone tą okolicę oka. Widzicie to? Odświeżona jest. Od czego jeszcze musimy zacząć? No? Były tu chusteczki. Czego nie wziąłeś? Co? Francuski prysznic. Chusteczka nawilżona. Myślimy nad tym, żeby zrobić mocniejsze usta, czerwone usta, eleganckie. Zmyjemy to, co nałożyłaś sobie wcześniej. Dobra. i nałożymy tą maskę, o której mówiłaś, tą super nawilżającą, bo to jest bardzo ważne, że jeżeli używamy mocnych, zastygających pomadek, to musimy mieć bardzo dobrze wypielęgnowane usta. Szczególnie, że te matowe pomadki, które używamy, lubią nam je przesuszyć. Dokładnie. Czyli warto jest mieć na ustach nałożony jakiś produkt, podczas kiedy robimy całą resztę makijażu. Dokładnie. Nie? One wtedy podczas całego makijażu nam się nawilżają. Mhm. Czy ja w ogóle powinnam to sobie robić na początku? Na początku. Całe życie się człowiek uczy. W ogóle ta maska ma też sama w sobie przepiękny kolor. Tak naprawdę jest to dwa w jednym. Maska, a tak naprawdę też błyszczyk z odrobiną koloru. Czyli nie tylko na noc, ale też na dzień można ją zastosować. Dokładnie. Szczególnie teraz zimą, jeżeli te usta nam też szybciej wysychają. Okej, teraz będą usta się nam nawilżały. Zobaczcie, jaka ta maska jest boska. Zapachu nie czujecie, ale tak faktycznie, jak Bartek mówi, no po prostu prezentuje się pięknie na ustach. I wyobrażacie sobie, na noc ją nakładacie i wchodzicie z nią do łóżka. Tam dzieje się magia. Skończmy teraz twarz, delikatnie sobie ją jeszcze wykonturujemy na noc. Na dzień wystarczy to zrobić subtelnie, na wieczór można to delikatnie podkręcić, żeby było troszeczkę mocniej. Tak, ale widzę, że konturujesz na sucho, a zazwyczaj robisz to na mokro. Z tego względu, że mamy już nałożone te wszystkie pudrowe rzeczy, produkty mokre tak zwane, nakłada się po podkładzie, a przed pudrem, bo wtedy, jeżeli zrobimy to w odwrotnej kolejności, mogą nam się zrobić nieestetyczne plamy, może nam te wszystkie już zagruntowane tym pudrem warstwy mogą nam po prostu zjechać. Ale by to wyglądało, gdyby to zjechało. Więc delikatnie poprawiamy sobie kontur, który sobie zrobiłaś. Ale trafiłam idealnie. W dobre miejsce? Pięknie. Przebywam z mistrzem dosyć dużo, więc spływa na mnie ta łaska. Delikatnie czółko. Czyli w ogóle nie należy się brązu bać. Nie, ja też wybieram bardzo delikatny, puszysty pędzelek, który nie zrobi nam od razu takiej plamy przy dotknięciu. Też zazwyczaj sobie odbijam nadmiar produktu na dłoń, żeby go nie było za dużo na pędzlu. I teraz troszeczkę różyku, tym samym pędzlem. Tym samym pędzlem? Tak. Ale widzę, że dajesz mi bardziej różowy róż, niż ja sobie dałam. Tak, będziemy używać czerwonej, takiej krwistej pomadki i fajniej będzie będą do tego wyglądać takie chłodne odcienie różu. Chłodny róż, już nie ciepła brzoskwinka, taka opalona. I też mieszam sobie dwa kolory. Skapia ode mnie! Można troszeczkę go nałożyć na środek noska, to też super uroczo wygląda. A jeszcze zapomniałam, ja sobie czasami nakładam rozświetlacz tu nad ustami, tak pięknie wygląda. I właśnie przechodzimy teraz do rozświetlacza, którego na wieczór nie musimy sobie żałować. I tutaj już zmieniamy pędzelek na mniejszy i nieco bardziej precyzyjny. A mój był ogromny, nieprecyzyjny do rozświetlacza. Można takim trójkątnym wachlarzem? Tak, to są też pędzelki stworzone do rozświetlacza. On tak ładnie go nakłada, tak siuch. Ten taki... Tak, zobacz. Ja też mam... taki masz? Wszystko ode mnie zgapia, nawet pędzle. Teraz go nie mogę znaleźć. O, jest. To prawie rzeczywiście. Ja mam nieco mniejszy, ale też wachlarzek. No właśnie. A teraz inny, tak? Tak. Wybieram sobie taką malutką kuleczkę, która też jest super do pudru na przykład. Takim małym pudrem? Żeby właśnie wjechać sobie w okolice pod oczy, tutaj koło nosa, jest bardziej po prostu precyzyjny. Mieszam sobie teraz taki złoty odcień z delikatną taką brzoskwinką i różem. Mieszam oba, odciskam na dłoni i aplikuję na szczytach kości policzkowej. Możemy delikatnie tutaj wjechać na skroń. Z drugiej strony to samo. Na policzek super też delikatnie na nosek. Nie powiększy to nosa? Ja nie lubię nakładać go tak bardzo na czubeczek, jak to jest bardzo popularne na Instagramie, bo to czasami wygląda nieestetycznie, ale tutaj jest bezpieczne miejsce, taki środeczek i to nam fajnie też wysmukla. To dobrze, to nakładaj. I właśnie to, o czym mówiłaś, nad ustami, delikatnie na łuk kupidyna. Jak to się ładnie nazywa, wiedzieliście? Łuk kupidyna. I tak naprawdę skórę mamy przygotowaną. Ja na koniec, jak już skończę cały makijaż, jeszcze delikatnie przypudruję te strategiczne miejsca, które nie fajnie wyglądają, jak się świecą. Dobra. Wróżko! Niedługo ślub! Kochana, wystarczy, że wejdziesz w katalog firm na weddingdream.com. To ogromna baza usługodawców. Z łatwością sprawdzisz tam terminy, ceny, nawet mapy dojazdów i ustalisz termin spotkania. Aha! I nie zapomnij o torcie. Proste, prawda? Teraz możemy przejść do makijażu oka. Takim bo najszybszym... Widzisz, że ja tak mało makijażu oka ogólnie zrobiłam. Wiesz, że ja nie umiem makijażu oka. Ja też pokażę Ci, co zrobić szybko, żeby było to efektowne, no i szybkie. I efektywne. Tak. Zaczynamy od nałożenia cienia w kremie na całą powiekę i też mogę zrobić to palcem. Jest to taki odcień szampański. Takie trochę różowe złoto. Tak. I biorę sobie na palec, odciskam na ręce. I o, ładny ten kolorek. I nakładam na powiekę ruchomą. Ja też tam nakładałam, widzisz, taki błysk. Tak, i właśnie to, że nakładam ten cień na powiekę ruchową, sprawi, że teraz produkty, które ja będę chciał nałożyć, one na nowo jakby zyskają przylepność i będą się ładniej nam trzymały. Czyli dobrze mieć jakiś taki jeden produkt, który jest kremowy. Tak, można to zastąpić przy makijażu dziennym korektorem, po prostu żeby nie zostawiać takiej suchej, gołej powieki, bo wtedy w ciągu dnia, wiadomo, powieka pracuje i mogą nam się te cienie suche, bez żadnej bazy, w postaci nawet korektora, zacząć się rolować na powiece. Okay. Ja go sobie tym drugim palcem czystym od razu rozcieram. I to będzie moja baza, taka podstawa. Pod cień. Pod cień. Ale jeszcze przed cieniem zrobimy taką delikatną kreskę, która będzie nam też stanowiła bazę i nada nam kształt. Będzie nam później prościej budować cieniami oko, bo będziemy mieli wyznaczoną granicę jakby, żeby ładnie podnieść, unieść to oko i zrobić je takie bardziej kocie. Kocie oko to jest teraz trendy, nie? Tak. I ja wybieram do tego bardzo miękką kredkę, tak zwany kol. Jeżeli chodzi o kreskę, najlepiej zacząć na otwartym oku, żeby wyznaczyć sobie ten kształt, żeby ona nam nie zjechała za nisko i nie spowodowała, że będzie po prostu tak oko wyglądało na smutne. Dobra, czyli jak ja mam teraz otwarte i chciałabym sobie sama narysować tą kreskę, to jakiej linii powinnam się trzymać? Czy to jest linia dołu oka, jak idzie, czy to jest jakiś rodzaj haczyka, który mam sobie dorysować? Najlepiej właśnie wyznacza nam dolna linia wodna. Wyobraźmy sobie, że przedłużamy tą dolną linię wodną i idziemy w kierunku końcówki brwi. Czyli patrzymy na wprost. I zaznaczamy sobie to miejsce. Spójrz na chwileczkę w dół. Jak już mamy wyznaczony punkt, to teraz wyciągamy sobie nieco wyżej i łączymy z górną powieką. Teraz zobacz, popatrzymy na wprost i kciukiem delikatnie łapiemy za końcówkę kreski i przeciągamy. I ona automatycznie nam się taki robi super ostry ta krawędź. Paluszkiem, czyli moje sposoby działają. Czyli powinnam dać radę. I teraz zamykamy. Teraz przeciągamy sobie tą kreskę przy linii rzęs jak najbliżej. I teraz, kiedy mamy zrobione taką jakby bazę, tą kreskę, ja sobie delikatnie biorę płaski pędzelek, nie za duży, zamykamy. I ja sobie ją delikatnie jeszcze rozcieram, bo nie chcę efektu takiej mocnej kreski. Ale rozcierasz, żeby ona była grubsza, dłuższa. Dlaczego? Bo najpierw robimy ją perfekcyjną, a potem rozcieramy. Bo nie chcę takiego efektu mocnej, graficznej kreski. Chcę, żeby ona była delikatna i to tak naprawdę też jest ułatwienie dla tych, którzy zaczynają zabawę z make-upem albo z kreską na przykład, że nie musimy jej od razu robić takiej bardzo perfekcyjnej, idealnej, tylko właśnie robimy sobie jakby taki szablon tej kreski, a później bierzemy. Czyli jak ją rozetrzemy, to nawet nie będzie widać, że ona nie była taka super perfekcyjna. Dokładnie. Ok, i teraz to samo robimy na drugim oku. Taka kredka sprawia też, że fajnie nam się zagęszcza ta linia rzęs, że rzęsy wydają się dużo bardziej gęste. I paluszki dostrzamy. Ok, jeżeli taką bazę z kredki mamy już zrobioną, to teraz sięgam, tak naprawdę będę używał jednego cienia z palety. Okay. Takiego delikatnego brązu. Mhm. Nabieram na ten sam pędzelek i teraz na tą bazę z kredki zamykamy, nakładam taki brązowy cień, jednocześnie utrwalam tą kreskę. Nakładasz to bezpośrednio na tą kreskę? Tak, ale też delikatnie to rozcieram u górze, żeby zrobiło nam się takie smoki z tego i taka przyciemniona ta linia rzęs. Jak ja byłam tancerką, to robiłam smoki z białego cienia perłowego i czarnego. I czarnej kredki. Czarnej kredki i czarnego cienia, najlepiej jeszcze podszytego brokatem srebrnym. I do tego komponowałam czerwone usta. To też inna okazja. No zdecydowanie inna. Byłaś bardziej zwolenniczką solarium czy samoopalacza? Nie, no to trzeba łączyć, człowieniu. Jak wysmarujesz się z samoopalaczem i lecisz na solarium, przecież to musi dać efekt. Bardzo mocno. Dobra, w międzyczasie tym samym cieniem, zmieniając pędzelek na nieco bardziej, on jest dość mały, precyzyjny, ale bardziej puchaty, biorę ten sam cień i od zewnętrznego kącika w załamaniu powieki jakby modeluję. Fajnie jest zrobić to matowymi cieniami. Modeluję sobie to oko. Ok, to samo na drugim oku. Czyli nie trzeba po prostu mieć 100 cieni i 20 palet, żeby ładnie zrobić oko. Jeżeli nie chcemy wydawać na kolejne palety, można zrobić jakby ten krok cienia brązerem, który mamy w swojej palecie czy osobnym produkcie. I teraz czystym pędzlem sobie jeszcze bardziej te granice rozcieram. Czystym pędzlem? Nic nie nakładasz? Tak, czysty pędzel. Ok. Jako że to ma być dość szybka zmiana, biorę kolejny cień w kremie, który jest też zastygający, ale robi efekt wow. Dobra. Nakładam, wykładam go sobie delikatnie na dłoń. A w którym miejscu to będziesz nakładał? Także na ruchomą powiekę. Aha, czyli jeden na drugi? Tak. Okay. Też mam taki pędzelek w domu, nigdy nie wiedziałam, co nim robić. No właśnie, takie rzeczy na przykład. Albo jeżeli nie mamy takiego cienia w kremie, możemy na ten pierwszy już kremowy produkt położyć na przykład nasz rozświetlacz, który używamy do twarzy. Okay. I ja taki pędzelek, taki cień, przepraszam, nakładam, zaczynając od środka powieki i idę w kierunku wewnętrznego kącika. Okej. Teraz znowu. Patrzcie, jakie sexy flexy. Czystym pędzelkiem sprzątam sobie ewentualny opad. Jezu, jak to brzmi! Pędzelkiem sprzątam sobie opad. Teraz będziemy aplikować sztuczne rzęsy. Dobra. Ja wybieram. To jest wersja na wieczór. Na co dzień nie nakładamy rzęs. Nie nakładamy rzęs. No. Na wieczór możemy sobie pozwolić. Na całe oko, czy tylko na kącik, zewnętrzny, wewnętrzny, środek, co robię? Ja zawsze wybieram rzęsy w kępkach. Okay. Są one wygodniejsze, nie martwimy się, że odklejają nam się, bo jednak całe paski lubią nam się odklejać, szczególnie w wewnętrznych kącikach. Chyba wiesz, Syrnie, pamiętasz? Tak, my używaliśmy rzęs w takim rozmiarze, że nie wiem, czy kiedyś takie widziałaś. Tak, biorę sobie jedną kępkę z opakowania, maczam w kleju. Na zamkniętym oku? Ja najbardziej lubię aplikować rzęsy, jeżeli osoba, którą maluję, patrzy w dół. A jak ja mam sobie sama zaaplikować rzęsy? Gdzie mam patrzeć? Mam mieć jedno oko otwarte, drugie zamknięte? Nie, wtedy bardzo fajnym sposobem jest wzięcie sobie palety, osobnego lusterka i po prostu musimy je mieć niżej. I wtedy automatycznie patrzymy w dół, a widzimy, co robimy. A oko mamy jakby w tej najlepszej pozycji. Spryciula! W dół. I staramy się jak najbliżej linii rzęs wkleić taką kępeczkę. Mniej więcej od zewnętrznego kącika do połowy oka mogę sobie pozwolić je przyklejać. I wtedy efekt będzie takiego kociego oka? Tak. Tyle wystarczy i to samo robimy. To dosłownie kilka kępek było? Tak, 4-5 kępeczek w zewnętrznym kąciku. Okej. tak samo robię. I teraz biorę drugą długość, czyli króciutkie rzęsy i dosłownie po jednej, max po dwie, żeby ładnie ta linia się nam połączyła z naturalnymi rzęsami. Ja sobie teraz delikatnie, kiedy już klej przesechł, wyczesuję rzęsy, żeby one ładnie się ułożyły. Czekamy tą chwilę, aż klej przeschnie i delikatnie tuszem wytuszujemy je, żeby one nam się jeszcze bardziej wmieszały w nasze naturalne rzęsy. Teraz biorę sobie ciemnobrązową, zastygającą już kredkę i tutaj wewnętrzne kąciki wyciągam sobie. I jakby to też nam tuszuje te przyklejone rzęsy, że właśnie ładnie ta cała linia rzęs jest przyciemniona. I również nam wydłuża to oko, bo możemy sobie delikatnie wyjechać tym kącikiem. Powoduje, że to oko jest jeszcze bardziej takie podkreślone. Grrr. I w górę to samo. Druga. Ale to chyba nie jest trudne, co? Ten moment kreski. Nie, ale też tutaj radzę właśnie, żeby to były kredki zastygające, żeby one wytrwały cały dzień, a nie rozmazywały się i żebyśmy musieli pilnować, czy już się rozmazała. Ok, przyciemniłem sobie linię rzęs. Teraz bierzemy ten sam rozświetlacz, który nakładaliśmy na twarz, ten najjaśniejszy kolor i nakładamy go w wewnętrznym kąciku. To nam też fajnie odświeża oko. Ok. I na tym etapie mogę sobie pozwolić na delikatne przypudrowanie tak naprawdę środka twarzy. Bo zostały nam już tylko usta. Tak. A moje brwi są dobre? No, ty masz bzika na punkcie brwi, także widziałam, że je dobrze zrobisz. No nie robię ich tak dobrze jak ty, ale są ok, tak? Są ok. Dobra, bomba. Można je jeszcze na koniec wyczesać właśnie żelem, chociaż wiem, że to robiłaś tym utrwalającym, więc tak naprawdę one nie zmieniły swojego kształtu, ale dla bezpieczeństwa zawsze możemy tam przejechać tym grzebyczkiem. I teraz tak, pudrujemy okolice delikatnie pod okiem, żeby nałożone produkty nie zbierały nam się tam i nie przemieszczały. Środek twarzy. Delikatnie broda. I środek czoła i tutaj między brwiami. I tak naprawdę więcej pudru nie potrzebujemy. Chyba że mamy bardzo tłustą skórę, wtedy fajnym trikiem jest wzięcie właśnie takiego puszka kosmetycznego i nałożenie na niego i wtłoczenie, mocniej wbicie tak naprawdę w tą skórę, ale to polecałbym przy mocno tłustej skórze. To na dłużej nam utrzymuje mat. I widzę, że korzystasz z pudru sypkiego. Ja najbardziej lubię pudry sypkie. No właśnie. Okej, zostały nam do zrobienia te czerwone usta, ale nie wiem jak wy, ja mam takie wrażenie, jak patrzę na ten makijaż, że on już jest taki piękny, że nawet z totalnie naturalnymi ustami zrobiło się świetnie, zrobiło się sexy i zdecydowanie może to być makijaż wieczorowy. Natomiast no róbmy te usta, pokażmy dziewczynom jak zrobić czerwone usta. Tak, bo zawsze to, jeżeli nie mamy czasu na te kreski na oku, na przyklejenie rzęs, to zawsze te czerwone usta nam dają taki naprawdę mocny akcent, który sprawia, że to jest bardzo kobiecy look, od razu się robi. Od razu jest też duża zmiana. Duża zmiana, dokładnie. Nad tym okiem trochę trzeba popracować. A usta są chyba troszeczkę szybsze jednak. Ja sobie zmyję teraz tą maskę, którą mamy na ustach, ponieważ będę nakładał matową pomadkę. Więc chcę, żeby te usta były czyste, żeby nic nie wpłynęło na trwałość tej pomadki. I ja zaczynam sobie zawsze makijaż ust od konturówki, szczególnie tych ciemnych kolorów na ustach. Dla mnie konturówka to jest podstawa. I zaczynam sobie od łuku kupidyna. Jeżeli nałożymy tą konturówkę też na usta, na środek, wypełnimy je delikatnie, to sprawi, że przedłuży nam trwałość pomadki. Okay, ale poczekaj, ten kształt trzeba namalować? Taki, że z boków jest szeroko, a na środku wąsko? Ja jeszcze będę wypełniał to, tylko teraz sobie przejdę na dolną wargę. No i gotowe. I rozchylamy delikatnie. I teraz bierzemy matową pomadkę. Środeczkiem? Wypełniamy ją już pomadką. Ja nakładam sobie na dłoń, wykładam pomadkę. Oczywiście, jeżeli mamy swoją prywatną, możemy prosto z aplikatora. I ja nakładam ją pędzelkiem. I wypełniam kontur i środek ust. A jedziesz po konturze? Tak, żeby ładnie to się nam wszystko połączyło. Ok, i teraz... A tu jest krzywo. Tak, właśnie o tym chciałem teraz powiedzieć. Bierzemy sobie kolejny raz właśnie płaski pędzelek, odrobinę korektora. Ale dają mocy czerwone usta. Jezu! I teraz delikatnie właśnie nakładam sobie na ten płaski pędzelek korektor i czyszczę wszystkie właśnie ewentualne nierówności i krawędzie. No bombowo, czyli co teraz? Teraz tak naprawdę makijaż twarzy mamy skończony. Trzeba zawsze zadbać o te części ciała, które gdzieś tam mamy widoczne. I tutaj pięknie masz odkryty delikatnie dekolt i ramię i fajnie jest położyć na nie odrobinę płynnego rozświetlacza. I to sprawi, że pięknie będzie ta skóra wyglądała, bardzo zdrowo. I teraz tym rozświetlaczem płynnym pokrywamy obojczyki, dekolt. Całość porówno, czy po kościach jedziemy? Najwięcej po kościach i rozcieramy, żeby nie porobiły nam się plamy. Ale właśnie to jest tak samo jak z nakładaniem rozświetlacza na twarz. Najbardziej wystające punkty. Okej. I tak naprawdę koniec. Słuchajcie, naprawdę jestem żywym dowodem na to, jak makijaż zmienia samopoczucie kobiety. Od kiedy mnie Bartek pomalował, mam wrażenie, że mogę wszystko. Więc na koniec, mam nadzieję, że skorzystacie z tych porad Bartka, bo one są, mam wrażenie, bardzo proste, bardzo w punkt. Niektóre elementy na pewno będą potrzebować odrobiny wprawy, o czym też... mówiliśmy, nie ściemnialiśmy, że od razu będzie bosko, ale mam nadzieję, że ten filmik zainspirował Was do tego, żeby znaleźć odrobinę czasu, popracować nad swoim makijażem, żeby w razie potrzeby móc szybko, pięknie wyglądać. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernię, kwiaciarnię, wypożyczalnię aut czy jakikolwiek inny biznes z branży ślubnej, dołącz do nas. W ramach bezpłatnego pakietu otrzymasz opis działalności, możliwość stworzenia galerii zdjęć i wideo oraz możliwość załączenia linku do swojej strony internetowej i social mediów. Możliwość zamieszczenia bezpośredniego kontaktu wraz z adresem i mapą dojazdu, przedział cenowy usług oraz możliwość sprawdzenia dostępności wolnych terminów z poziomu profilu. Dołącz do nas już dziś. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.